Dzisiaj będzie bardzo luźno, ale mam nadzieję, że również dosyć merytorycznie. Chciałbym pomówić o regularności jedzenia, o częstotliwości spożywania posiłków, a także o liczbie posiłków w ciągu dnia. Po pierwsze, wiemy, i to są fakty, że liczba posiłków w ciągu dnia, czy też regularność jedzenia nie ma wpływu na szybkość naszej przemiany materii. Innymi słowy, niezależnie czy spożywamy 2 posiłki w ciągu dnia, czy też spożywamy 5 posiłków w ciągu dnia, tempo naszej przemiany materii jest właściwie takie samo. Spożywając mniej posiłków, nie spowalniamy naszego metabolizmu. O, może w ten sposób. Kiedyś uważano inaczej, kiedyś polecano 5 posiłków w ciągu dnia, czy też 6 posiłków w ciągu dnia, czy 7 posiłków w ciągu dnia, z uwagi właśnie na to, że miało to potencjalnie wpływać na przyspieszenie metabolizmu. Oczywiście nie jest to prawdą i efekty z tytułu na przykład spalania tkanki tłuszczowej można notować zarówno w przypadku spożywania 2 czy 3 posiłków w ciągu dnia, jak i spożywania 5 czy 6 posiłków w ciągu dnia. Metody te oczywiście mają swoje plusy i minusy. W tym materiale chciałbym skupić się co nieco na metodzie IF i omówić kilka zagadnień związanych z metodą IF, czyli okresowej głodówki, ale o tym za chwilę. Wybór liczby posiłków w ciągu dnia, którą będziemy spożywali, właściwie powinien być nasz. Powinniśmy zadać sobie pytanie, jak nam będzie wygodnie i wziąć pod uwagę też inne aspekty dotyczące liczby tych posiłków, jak chociażby sytość. Może być tak, że spożywając na przykład 4 czy też 3 bardziej obfite posiłki, będziemy czuli się mniej głodni niż na przykład w sytuacji, gdybyśmy spożywali 6 bardzo małych posiłków. Ja osobiście jestem zwolennikiem spożywania większej liczby posiłków, zwykle w okolicy 4-5, regularnie rozłożonych w ciągu dnia. Natomiast są to jakby moje osobiste upodobania. One są też związane z tym, że mam takie wrażenie, że w ten sposób jest nam zdecydowanie łatwiej się nauczyć zdrowego podejścia do diety, czyli tych pewnych nawyków żywieniowych. Natomiast absolutnie nie jest to konieczne. Nie musimy spożywać 5 posiłków w ciągu dnia, żeby notować dobre rezultaty z tytułu spalania tkanki tłuszczowej. Do budowania masy mięśniowej przejdę za chwilę. Natomiast coraz popularniejsze stały się metody tzw. okresowych głodówek, które zakładają, że spożywamy pewną określoną liczbę kalorii makroskładników w dość krótkim przedziale czasowym. Mogą to być 3, 4, czasem 5 godzin, a następnie przez pozostałą część doby zwyczajnie nic nie jemy. Oczywiście z punktu widzenia spalania tkanki tłuszczowej i z punktu widzenia tego, o czym wcześniej powiedziałem, czyli to, że regularność spożywania posiłków, czy też liczba tych posiłków właściwie nie ma wpływu na nasz metabolizm, jest to jakby uzasadnione. I tego rodzaju metody żywieniowe oczywiście są skuteczne. Można bardzo skutecznie spalać tkankę tłuszczową właśnie stosując okresowe głodówki. Można również korzystnie wpływać na zdrowie, na chociażby wrażliwość insulinową, czy też chociażby nie stymulować w ten sposób organizmu do częstych wyrzutów insuliny z tytułu spożywania posiłków w tym okresie głodówki i z tego powodu również też notować dodatkowe korzystne rezultaty. Oczywiście jakby korzyści nie są jakieś ogromne, albo inaczej. Efekty możemy znakomite notować zarówno na regularnym, zbilansowanym jedzeniu, jak i na diecie z okresową głodówką i te efekty będą bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o kontekst spalania tkanki tłuszczowej. Natomiast jakby ja nie jestem zwolennikiem, ale to jest jakby moje osobiste przekonanie tego rodzaju metod. Z racji tego, o czym powiedziałem już wcześniej, jakby takie ładowanie w siebie kalorii w krótkim przedziale czasowym z niczym dobrym mi się nie kojarzy, ale oczywiście jest to metoda, która również może zostać zastosowana i chcąc być w zgodzie z faktami, powinniśmy powiedzieć, że można skutecznie spalać tkankę tłuszczową i można również całkiem przyzwoicie dbać o zdrowie właśnie stosując okresową głodówkę. Natomiast dla mnie jest to postrzeganie bardziej żywienia w kontekście czysto czystej kaloryczności makroskładników, a nie przyjemności związanej z jedzeniem, więc bardziej z tego powodu niekoniecznie jestem zwolennikiem okresowych głodówek. Dodatkowo spotkałem się już wielokrotnie z ludźmi, którzy stosowali przez kilka czy też kilkanaście miesięcy okresowe głodówki i później mieli bardzo duże trudności z przejściem na normalny system żywienia. To jest gdzieś, tak jak mówię, cały czas moja osobista opinia, która nie jest związana z jakimiś konkretnymi faktami. Ale chciałbym pomówić o faktach i o tych faktach chciałbym pomówić w kontekście regularności jedzenia i w kontekście protein, bo one są bardzo istotne. O ile, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, możemy notować bardzo dobre rezultaty, spożywając, jak wspominałem, na przykład 2 posiłki w ciągu dnia, a nawet 1 posiłek w ciągu dnia, bardzo duży, o tyle w kontekście budowania masy mięśniowej znacznie rozsądniejszym wyjściem wydaje się
w miarę równomierne rozłożenie posiłków w ciągu dnia. Ile ich będzie, to po raz kolejny jest sprawa indywidualna, ale polecałbym, żeby było ich przynajmniej 3-4. Może być ich więcej, ale nie polecałbym raczej schodzić poniżej 3 posiłków. Raczej tutaj ta kwestia tej liczby uważam, że nie powinna być mniejsza niż 3 i zaraz postaram się to wyjaśnić. To jest związane jakby z samym białkiem, z proteinami przede wszystkim, nie z innymi makroskładnikami, nie z węglowodanami, chociaż poniekąd z węglowodanami również ewentualnie, ale to jest bardzo marginalna sprawa, więc nie będę tego omawiał. Nie z tłuszczem, ale głównie chodzi mi tutaj o proteiny. Ponieważ kiedy zależy nam na budowaniu masy mięśniowej, zależy nam na zmaksymalizowaniu procesów syntezy białek mięśniowych. To jest fakt. Na proces syntezy białek mięśniowych ma wpływ bardzo, bardzo wiele czynników. A jednym z takich czynników, na którym się skupię, ponieważ on będzie bardzo istotny z punktu widzenia regularności spożywania jedzenia, czyli jakby równomiernego, względnie równomiernego rozłożenia tych, może nie tyle kalorii, ale właśnie białka na więcej posiłków w ciągu dnia, a nie kumulowania ich w ciągu 2, 3 czy też 4 godzin. W kontekście oczywiście budowania masy mięśniowej. Więc jednym z takich czynników, który jest bardzo mocno powiązany ze wzrostem procesów syntezy białek mięśniowych, są aminokwasy egzogenne, a przede wszystkim leucyna. Postaram się to bardzo skrótowo wyjaśnić, gdyż to zagadnienie jest bardzo, bardzo obszerne. Zacznijmy oczywiście od tego, że procesy syntezy białek mięśniowych i też katabolizmu białek mięśniowych następują nieustannie. Natomiast można w pewnych sytuacjach pod wpływem różnych czynników nieco zmaksymalizować ten proces. Jednym z takich czynników jest właśnie wspomniana leucyna. Leucyna ma to do siebie, że jest aminokwasem, który wpływa na różnego rodzaju kinazy białkowe. Nie da się mówić wszystkich kinaz białkowych, to są bardzo, bardzo złożone zależności. Kinazy białkowe mają to do siebie, że mogą fosforylować inne białka, setki innych białek, a te mogą z kolei znowu fosforylować setki kolejnych białek i w konsekwencji może to powodować bardzo, bardzo różną odpowiedź biologiczną. Tak więc nie da się rozpatrywać odpowiedzi biologicznej wyłącznie z tytułu jednej kinazy białkowej. Taką bardzo prostą zależność, bardzo uproszczony sposób postaram się przedstawić Wam to, jak wygląda to z punktu widzenia leucyny. Taką najbardziej znaną kinazą, która jest powiązana z syntezą białek mięśniowych, między innymi z syntezą białek mięśniowych, jedną właśnie z najlepiej poznanych jest kinaza mTOR i jakby tutaj w tej materii cały czas trwają bardzo szeroko zakrojone różnego rodzaju prace i badania, które mają na celu jakby zgłębienie mechanizmów funkcjonowania i poznania tych zależności między różnymi kinazami. Bardzo ciekawe zagadnienie, ale również bardzo złożone i nie ma możliwości, żeby wyjaśnić go tutaj, nawet gdybym ten materiał trwał godzinę czy 2 godziny, no nie ma takiej możliwości, gdyż tak jak powiedziałem, te procesy są bardzo, bardzo złożone. Jest tam bardzo wiele zależności i też nie do końca są jeszcze wszystkie poznane. Natomiast wracając właśnie do tego, że leucyna może i stymuluje oczywiście kinazy białkowe i prowadzi to do wzrostu syntezy białek mięśniowych. To jest fakt, wiemy o tym i istnieje taki wskaźnik, który nazywamy progiem leucynowym. Badania, były też bardzo ciekawe badania, w jaki sposób próbowano oszacować, ocenić, czym jest, może nie tyle czym, ale jaki jest ten próg leucynowy. A próg leucynowy jest to taki wskaźnik, który właśnie powiązany jest z leucyną. Okazuje się, że kiedy w posiłku zwiększamy ilość leucyny, powoduje to również większą, bardziej nasila to procesy syntezy białek mięśniowych. Natomiast jest pewien próg, powyżej którego zwiększanie ilości leucyny nie przynosi dodatkowych rezultatów, albo nie nasila bardziej syntezy białek mięśniowych, albo te efekty dodatkowe są bardzo, bardzo znikome. Według niektórych opracowań nawet zwiększanie ilości powyżej pewnego progu będzie ten proces, może na ten proces syntezy białek mięśniowych wpłynąć nawet w pewien sposób trochę negatywnie. I no, ten próg próbowano oszacować, oczywiście udało się to zrobić i przyjmuje się, że jest to zwykle od 2 do 4 gramów leucyny. Ja powiedziałbym, że nawet od 3 do 4 gramów leucyny. Wpływ oczywiście na to ma bardzo wiele czynników. Jednym z bardzo istotnych czynników jest chociażby nasz wiek, ale nie musimy się nad tym specjalnie w tym momencie mocno zastanawiać. Ważne by pamiętać, że w posiłku, by zmaksymalizować procesy syntezy białek mięśniowych, powinno znajdować się zwykle od 3 do 4 gramów leucyny. I to może sprzyjać i sprzyja temu, by procesy
synteza białek mięśniowych w pewnym przedziale czasowym została bardziej nasilona, żeby była zmaksymalizowana. Natomiast jest tu też pewien problem, bo no, z punktu widzenia chociażby wspomnianej diety IF, o której wspomniałem, że powiem, czyli diety IF i budowania masy mięśniowej, dochodzi do tego, że spożywamy w pewnym, dosyć relatywnie krótkim przedziale czasowym dużo kalorii i pokrywamy całe swoje zapotrzebowanie na białko, czyli dostarczamy tyle białka, ile nasz organizm potrzebuje. Jednak odbywa się to no, w pewnym wycinkowym przedziale czasowym, w pewnej części doby. Później nie jemy. I oczywiście tutaj wiemy również, że białko może być bardzo długo trawione i zwykle jest długo trawione. I w tym kontekście możemy to argumentować tak, no leucyna jest potrzebna do tego, i żeby zmaksymalizować procesy syntezy białek mięśniowych. Natomiast no, po spożyciu białka ono jest trawione bardzo, bardzo długo i powiedzmy po 10 godzinach ta leucyna cały czas może krążyć w krwiobiegu. I to jest fakt, oczywiście tak może być, natomiast okazuje się, że całe to zagadnienie nie jest takie proste i takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ po spożyciu posiłku, załóżmy takiego dobrego posiłku, w którym znajduje się przynajmniej te powiedzmy 3-4 gramy leucyny, znajduje się około 3-4 gramów leucyny, zmaksymalizujemy proces syntezy białek mięśniowych, jednak on bardzo szybko, skala tego procesu spada. Zwykle po około 2 godzinach ten efekt tej, nieładnie mówiąc, maksymalizacji nie jest już widoczny. Mimo, że leucyna występuje w krwiobiegu. Czyli innymi słowy, możemy spożyć posiłek, który będzie obfity, bardzo obfity w proteiny, będzie zawierał sporo leucyny i po pewnym czasie, mimo że organizm będzie miał cały czas dostęp do leucyny, ta leucyna będzie znajdowała się w krwiobiegu, proces syntezy białek mięśniowych, skala tego procesu zacznie maleć. Tak więc próbowano też i cały czas gdzieś trwają różnego rodzaju badania, które próbują wytłumaczyć ten mechanizm, dlaczego tak się dzieje. Teorii jest kilka. Jedna z teorii mówi o metabolizmie energetycznym komórki. Nie będę jej tutaj omawiał. Jedna z teorii jest związana z wydzielaniem insuliny, o niej kilka słów powiem. Jedna z teorii jest też związana z samą leucyną i mechanizmem, albo związana z mechanizmem wzrostu poziomu leucyny we krwi. Okazuje się bowiem, że by znowuż zmaksymalizować proces syntezy białek mięśniowych, albo żeby ten proces znowuż nastąpił, no, może pojawić się na przykład kolejny wzrost poziomu leucyny, czyli innymi słowy, prawdopodobnie jedna z teorii zakłada, że to zmaksymalizowanie procesów syntezy białek mięśniowych, nasilenie tego procesu z punktu widzenia leucyny jest notowane dlatego, że poziom leucyny wzrasta, czyli liczy się sam efekt jej wzrostu tego poziomu we krwi, a nie sama jej obecność. I to jest jakby dosyć wiarygodne w tym momencie, może nie w 100% potwierdzone, ale jest wiarygodne. Innym z czynników, albo jedna z teorii również tłumaczy to przez wzrost poziomu insuliny, która również może stymulować i stymuluje kinazy białkowe prowadzące do tego, że no, nasila się proces syntezy białek mięśniowych. I tu rzeczywiście jakby te wykresy, gdybyśmy spojrzeli na wykresy wydzielania insuliny po spożyciu posiłku i wykresy tego, jak zostaje zmaksymalizowany proces syntezy białek mięśniowych, one się dosyć mocno pokrywają. Te teorie można też w pewien sposób powiązać z racji tego, że aminokwasy, w tym leucyna, szczególnie leucyna, wpływa również w pewnym stopniu na wydzielanie insuliny. Natomiast niezależnie od tego, jaką teorię przyjmiemy i czy któraś z tych teorii jest w tym momencie prawdziwa, to okazuje się, że wiemy na pewno to, że proces, ten zmaksymalizowany proces syntezy białek mięśniowych nie może trwać długo. I z tego tytułu, jeżeli spożyjemy w krótkim przedziale czasowym, jak na przykład podczas okresowej głodówki, pokryjemy całe swoje zapotrzebowanie na proteiny, to oczywiście dostarczymy bardzo dużo leucyny i zmaksymalizujemy proces syntezy białek mięśniowych, ten proces zostanie zmaksymalizowany, natomiast nie będzie to cały czas trwało długo. Później mamy okres głodówki, która może trwać 15-20 godzin, kiedy nie dostarczamy posiłku, kiedy nie dostarczamy aminokwasów, kiedy no, nie dostarczamy w ogóle makroskładników i nie jesteśmy w stanie z tego tytułu dać takiego bodźca, który zmaksymalizowałby po raz kolejny, podniósłby troszkę tę syntezę białek mięśniowych. Oczywiście to nie oznacza, że synteza białek mięśniowych nie następuje. Ona następuje, natomiast te procesy, jak wspominałem, można w pewien sposób zmaksymalizować z tytułu chociażby samego posiłku.
I z racji tego właśnie jestem zwolennikiem tego, by jeżeli, szczególnie jeżeli mówimy o budowaniu masy mięśniowej, by te posiłki były, posiłki szczególnie zawierające proteiny, były rozłożone względnie równomiernie w ciągu dnia, czyli żeby to nie było kumulowanie całego swojego zapotrzebowania kalorycznego w krótkim przedziale czasowym, tylko żeby spożyć śniadanie, obiad, kolację. Ktoś chce spożywać więcej tych posiłków, w porządku, może spożywać 5 posiłków. Dla mnie ta opcja jest bardzo ok, jeżeli mówimy o budowaniu masy mięśniowej. Jeżeli ktoś chce skupić się na 4 posiłkach, również to może być jak najbardziej dobre rozwiązanie. Każdy w tej materii powinien wybrać rozwiązanie, które jest odpowiednie dla niego. Natomiast skupić się na tym, by nie kumulować całego swojego, nie pokrywać całego swojego zapotrzebowania na proteiny i w ogóle na poszczególne makroskładniki w krótkim przedziale czasowym. Na przykład, jeżeli mielibyśmy 3 posiłki w ciągu dnia i między posiłkami podawali chociażby aminokwasy rozgałęzione z niewielką ilością węglowodanów, co daje nam zarówno wzrost poziomu leucyny, jak i wzrost poziomu insuliny, okazuje się, że procesy syntezy białek mięśniowych wówczas są bardziej nasilone niż w przypadku samych tych 3 posiłków, tak? Natomiast bardzo jest również inne, bardzo ciekawe gdzieś opracowanie, które też bardzo dobrze pokazuje to, o czym w tym momencie mówię. To jest badanie, które porównywało dwie grupy, które spożywały taką samą ilość kalorii, taką samą ilość makroskładników, ale sposób podawania, gospodarowania tymi proteinami w ciągu dnia był różny. W grupie pierwszej było to 10 gramów protein na śniadanie, 15 gramów protein na obiad i 65 gramów protein na kolację. W grupie drugiej z kolei było to 3 razy po 30 gramów protein, czyli liczba białka, ilość białka była taka sama zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie, ale było ono różnie rozłożone w ciągu dnia. I okazało się, że w wymiarze 24 godzin procesy syntezy, skala procesów syntezy białek mięśniowych w grupie, która miała równomiernie rozłożone białko w ciągu dnia, były o około 25% większe. Wzięło się to przede wszystkim z tego, że pierwsze 10 gramów białka było prawdopodobnie zbyt małą ilością, żeby zmaksymalizować proces syntezy białek mięśniowych. Nie było tam wystarczająca ilość leucyny. Drugi posiłek prawdopodobnie również. Natomiast trzeci posiłek, mimo że dostarczał bardzo dużo leucyny, to proces ten nie mógł, że tak powiem, trwać bardzo długo. Tak? Więc tu mamy bardzo jasny, precyzyjny dowód, że rozłożenie, względnie równomierne rozłożenie, że dostarczenie odpowiedniej ilości leucyny w każdym posiłku jest dosyć istotnym czynnikiem, jeżeli zależy nam na zmaksymalizowaniu procesów syntezy białek mięśniowych. Oczywiście nie chcę tutaj w żadnym stopniu, jakby, może nie tyle, że nie chcę, ale nie potępiam osób, które są na diecie typu IF, jest to ich wybór. Nie oznacza to, że na diecie z okresową głodówką nie da się budować masy mięśniowej. Oczywiście można budować masę mięśniową, ale procesy te mogą być bardziej skuteczne, mogą dawać lepsze rezultaty, jeżeli jednak zastosujemy bardziej tradycyjny model żywienia z posiłkami równomiernie rozłożonymi, z białkiem rozłożonym względnie równomiernie w ciągu dnia, czyli w ciągu całego dnia, a nie tylko w jakimś tam krótkim przedziale czasowym. Oczywiście dla wielu osób okresowa głodówka jest bardzo wygodną metodą, ponieważ można pokryć całe swoje zapotrzebowanie w krótkim przedziale czasowym i mieć, nieładnie mówiąc, spokój na resztę doby. Dla niektórych jest to wymówka, dla niektórych rzeczywiście jest to super wygodna metoda. Nieważne, co jakby jest tutaj przesłanką do tego, żeby stosować taki model żywienia. W okresie redukcyjnym, tak jak powiedziałem, może się on sprawdzić. W okresie budowania masy mięśniowej też może się sprawdzić, ale uważam, że w okresie budowania masy mięśniowej z całą pewnością nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście leucyna nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na to, w jaki sposób zostanie zastymulowana synteza białek mięśniowych. Istotny jest również rodzaj tych protein proteiny, które są szybciej uwalniane, silniej wpływają na wzrost syntezy białek mięśniowych niż proteiny, które są wolniej uwalniane. Ten temat zostanie dosyć, może bardziej szczegółowo, będzie omówiony w kolejnym wydaniu Fit Magazynu, gdzie będę porównywał wpływ różnego rodzaju białek na stopie, na wpływ ich na syntezę białek mięśniowych. Tam rzeczywiście pokażę, że te proteiny, które zdecydowanie wolniej się uwalniają, jak na przykład kazeina, działają bardziej antykatabolicznie, a mniej anabolicznie, mniej stymulują proces syntezy białek mięśniowych niż proteiny, które się szybko uwalniają. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że
stosując, jeżeli ktoś powiedzmy stosuje kazeinę jako główne źródło białka, nie jest w stanie budować masy mięśniowej. Nie, oczywiście jest w stanie budować masę mięśniową, ale rodzaj tych protein, gdybyśmy chcieli być w zgodzie z prawdą, również ma znaczenie. Nie tylko szybkość uwalniania aminokwasów, ale również strawność tych aminokwasów i biodostępność białka. Także to są czynniki dodatkowe, o których oczywiście nie musicie pamiętać. Wiele osób, większość osób, 95% osób nie musi sobie tym zawracać głowy. Wystarczy, że skupi się na pokryciu zapotrzebowania na białko i wszystko będzie ok. Natomiast chcąc być w zgodzie z prawdą, tych czynników, które są powiązane ze zmaksymalizowaniem procesów syntezy białek mięśniowych, jest więcej. Leucyna jest oczywiście tutaj kluczem, ale można tu podawać znacznie więcej czynników, również z punktu widzenia samego żywienia, a z punktu widzenia aktywności to już jakby zupełnie inna sprawa. Tak więc to nie jest do końca tak, że regularność jedzenia czy też częstotliwość spożywania posiłków nie ma znaczenia. Ona oczywiście może nie mieć i nie ma znaczenia. Z punktu widzenia szybkości naszego metabolizmu może to nie mieć dużego znaczenia, jeżeli mówimy o kształtowaniu sylwetki, czyli spalaniu tkanki tłuszczowej, ale są pewne czynniki, które są istotne. Istotne jest tutaj właśnie wpływ, regularność jedzenia może mieć wpływ na stopień syntezy białek mięśniowych, na skalę tego procesu. Tak więc nie do końca zgodzę się z teorią, że regularność jedzenia czy też liczba posiłków nie ma najmniejszego znaczenia. Ona ma znaczenie, tylko nie zawsze na tych polach, które chcemy dostrzegać. No cóż, oczywiście wybór metody żywieniowej zależy od Was i powinniście wybrać tą, która jest dla Was najwygodniejsza przede wszystkim i możliwa do stosowania przez długi, długi czas, a nie tylko taka, która będzie w Waszym życiu przez miesiąc, dwa czy też trzy. Ja tylko chciałem pokazać pewne fakty dotyczące regularności jedzenia, dotyczące liczby posiłków, dotyczące częstotliwości spożywania posiłków, tak by każdy mógł bardziej świadomie wybrać metodę, która będzie mu odpowiadała. Tyle na dzisiaj i cóż, do zobaczenia w jakimś tam kolejnym odcinku. Cześć!